W mediach społecznościowych nastała dziwna moda na jedzenie grzybów, które mogą nam zaszkodzić, między innymi na jedzenie muchomorów. Tak, rzeczywiście, ostatnio coraz częściej można zauważyć, że pojawił się taki trend na przygotowywanie i spożywanie muchomorów czerwieniających. Co do muchomorów czerwieniających, to faktycznie są to grzyby jadalne. Niemniej jednak należy pamiętać, że no niestety bardzo łatwo pomylić je z innymi muchomorami, które no są silnie toksyczne albo trujące i mogą spowodować u nas liczne zaburzenia ze strony układu pokarmowego, ale również no niestety mogą uszkodzić nasze narządy wewnętrzne w ostateczności, w tym najgorszym scenariuszu spowodować śmierć. Czyli to jest ryzykowna, bardzo moda? Zdecydowanie ryzykowna. Zalecamy, żeby pozostać jeszcze jednak. Przy tych naszych standardowych grzybach początkujących grzybiarzy zachęcamy do korzystania z Atlasu bądź porad specjalistów i zdecydowanie na początek należy zacząć zbierać te grzyby rurkowe, poczekać z tymi grzybami blaszkowymi, które no, faktycznie mogą być mylące. W Sanepidzie od poniedziałku do piątku działa taki punkt, gdzie można przynieść grzyby, jeżeli mamy wątpliwości, chociaż jesteśmy sprawdzonym grzybiarzem i mamy wieloletnie doświadczenie, ale możemy znaleźć taki okaz, który nas zaniepokoi. Tak, oczywiście. My jesteśmy tutaj przy ulicy Wierzbowej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy naszej inspekcji. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej bądź na profilu na Facebooku. Zawsze staramy się pomóc, chętnie pomagamy i jak najbardziej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do konsultacji. No i wiem, że przychodzi wielu mieszkańców. Z czym? Z jakimi przypadkami? Najczęściej są to kanie. Najwięcej wątpliwości dotyczy tych kani. Zdarzają się też krasnoborowiki, ceglastopory ze względu na swoje charakterystyczne sinienie. Ale zdarzają tam też się takie grzyby dla nas oczywiste, jak borowiki szlachetne. Pojawiły się borowiki wysmukłe, które przywędrowały do nas z Ameryki. Koźlarze, babki często też się zdarzają. Gołąbki, gołski. Te takie popularne jednak no, miłe jest to, że jeżeli ktoś ma tą wątpliwość, to przychodzi. Przed spożyciem, a nie już po. Ale zdarzają się też bardzo oryginalne okazy. Zdarzają się oryginalne. Ostatnio miałyśmy okazję klasyfikować wrośniaka wielobarwnego. Zdarzają się galaretki, grzyby z rodziny chłup. Także mamy co robić, naprawdę.